Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica Ze studia telewizji Trwam w Chicago W programie Jak my to widzimy z daleka widać lepiej Witam się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńko Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest ojciec Jacek Cydzik Który jest odpowiedzialny za rodzinę Radia Maria w Kanadzie Witam serdecznie ojcze Jacku Witam ojcze Zbigniewie Tym razem... Zmieniamy się miejscami i bardzo się cieszę, że ponownie mogę tutaj gościć w tym studio telewizji Trwam Chicago. Więc na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za zastępstwo, kiedy byłem na kursie języka hiszpańskiego w Ameryce Południowej i za posługę tutaj dla rodziny Radia Maria w Chicago. Czy ta posługa czymś się różniła od posługi w Toronto? No, troszeczkę się różniła między, między innymi tym, że e, trzeba było tutaj raz drugi pojawić się w tym studio, czy w studio radiowym. E, no i chciałbym, myślę, przy tej okazji razem uspokoimy tych niektórych z widzów tego programu, że wszystko już dawno wróciło do normy i e, będzie tak jak dawniej. Ojcze Jacku, jeszcze raz bóg zapłać. Przed nami e, można powiedzieć, dla rodziny Radia Maria, szczególny czas jako że zbliża się czas pielgrzymek najpierw ta tutaj na ziemi amerykańskiej w amerykańskiej Częstochowie w Dylanstown w Pensylwanii, gdzie już 16 raz będziemy pielgrzymować a to się odbywa zawsze w pierwszą niedzielę lipca więc za dwa tygodnie spotykamy się w amerykańskiej Częstochowie no powiedzmy w ogóle że geneza tych pielgrzymek na Jasną Górę w Polsce e, wynikała pokazuje to że zawsze taka pielgrzymka to był taki zryw z jednej strony wielkiego dziękczynienia Matce Bożej za to dzieło, jakim jest Radio Maryja, ale z drugiej strony także i e, wielki zryw jakiegoś zatroskania, bo przypomnijmy, pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę w Polsce organizowana była no, jako wołanie do Matki Bożej o obronę tego radia, e, istnienie Radio Maryja, wtedy wisiało na włosku. E, jakaś decyzja urzędnika, jeden podpis e, mógł spowodować, prawda, że Radio Maryja by już nie było. No, i to, że w tak krótkim czasie wtedy zmobilizowali się ludzie, przyjechali, modlili się bardzo żarliwie, pokazało, że no nieprzypadkowo radio nosi imię Matki Bożej, i to jest jakieś, tym bardziej pokazało się jako takie Boże dzieło. My kontynuujemy to, to, ten, ten szlak pielgrzymi, co roku spotykamy się. Od pewnego czasu, zdaje się, 13 lat temu w Dajston zaczęliśmy się spotykać w amerykańskiej Częstochowie. Jakoś tak zwoływał nas zawsze założyciel i dyrektor Radia Marii Tadeusz Ryzyk i myślę, że co roku taka pielgrzymka dla wielu ludzi była jest wielkim, ogromnym duchowym przeżyciem, mimo że Mniej więcej zawsze schemat tego spotkania jest podobny. Przyjeżdżamy do tego samego sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiej, Amerykańskiej Częstochowy, że zawsze jest jakaś część artystyczna, jakieś mówienie świadectw, no i przede wszystkim czekamy na Eucharystię, czekamy na słowo jednego z biskupów, który akurat wtedy pielgrzymuje, to nas bardzo buduje, no i później powraca się. Niektórzy wracają, mają krótki dystans do przebycia, inni bardzo długi, bo to byli i pielgrzymi z Los Angeles z Florydy, to e, widzą w Polsce powiedzmy, że to są odległości rzędu kilku tysięcy kilometrów. Gdyby tak ktoś chciał jechać e, samochodem albo iść pieszo ten dystans, to pewnie by długie miesiące na piechotę mu to zajęło. E, ale mimo to właśnie każdego roku jakoś tak troszeczkę więcej tych pielgrzymów jest. E, wielu przyjeżdża, ma się e, jakby o co modlić, ma za co dziękować. I te przeżycia jakoś są dla wielu takim umocnieniem duchowym na cały rok. Dlatego ja mam takie doświadczenie tutaj po raz pierwszy byłem w amerykańskiej Częstochowie właśnie wtedy, gdy przyjechałem do Kanady na, na tej pielgrzymce Rodziny Radia Maria. i od razu było to doświadczenie także od strony takiej organizacyjnej, bo trzeba było także Toronto jakby no, zmobilizować także pielgrzymów. No i, i z nimi przyjechać tutaj. Także mówię, no piękna jest ta, piękny jest ten punkt w kalendarzu wydarzeń, w kalendarzu życia rodziny Dia Maria Wspaniały jest to punkt odniesienia w pewien sposób pielgrzymka do Matki Bożej na Jasną Górę. W tym roku mamy szczególny powód do modlitwy, do dziękczynienia. To jest przecież kanonizacja Jana Pawła II. Ja myślę, że warto zaznaczyć, bo nasi tutaj powiedzmy telewidzowie, którzy żyją w Ameryce czy Kanadzie, mają świadomość tych odległości, jakie są między Toronto a amerykańską częstochową, czy chociażby Chicago, które wcale nie leży gdzieś na krańcu Ameryki, wręcz przeciwnie, w jej środkowej części, a Pensylwanią, która jest praktycznie na wschodnim wybrzeżu. Pielgrzymi, którzy z Chicago wyjeżdżają, jadąc bezpośrednio do amerykańskiej częstochowy, podróżują autobusem tylko samej jazdy 18 godzin. A więc to pokazuje, jakie są odległości i jakiego trzeba poświęcenia i hartu ducha, żeby właśnie w takiej pielgrzymce uczestniczyć w pielgrzymce autobusowej, bo można oczywiście i samolotem, no, ale to inne koszty i inne już powiedzmy wymogi. No tutaj tak samo w pielgrzymi z Toronto my wyjeżdżamy zazwyczaj dzięki uprzejmości duszpasterzy parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Możemy swoje samochody zostawić na parkingu na, pewien, na, na, na te trzy dni i wyjeżdżamy autokarem właśnie z tego parkingu. I ta, ta podróż trwa no tak do Niagary, do tam gdzie jest przejście graniczne w Buffalo, to jest piękna malownicza Trasa, ona trwa zazwyczaj krótko, w miarę jakieś powiedzmy dwie godziny, no ale później właśnie od granicy do Pensylwanii to jest kolejne prawie 7 godzin, prawda? Czyli w sumie tej jazdy y, zbierze się około 9 godzin. Jeżeli na granicy spotka nas jakieś nieoczekiwane y, wzmożenie ruchu i, i, i kwestia czekania na odprawę graniczną, no ponieważ to jest przejście między dwoma krajami, no to wtedy jeszcze trzeba dodać jakiś czas prawda, na, na tę podróż. Ale tym się nikt jakoś nie zraża. No, gdy ostatnio jechaliśmy, długi, tak, taki długo chwilę, długi kwadrans staliśmy na moście nad rzeką Niagara, skąd wszyscy podziwiali piękny widok obydwu wodospadów Niagara, właśnie i tego amerykańskiego i w dali tego kanadyjskiego, tej kanadyjskiej części. To było też takie dodatkowe przeżycie. My oczywiście też jadąc autokarem, tak jak i zarówno pielgrzymi z Chicago, jak i z Toronto, my nie traktujemy tego jako jedynie jakiejś tylko powiedzmy, wycieczki krajoznawczej, prawda? Chociaż, no też wiele się piękna, e, piek, pięknej przyrody e, oglądamy. To jest przecież dzieło naszego Stwórcy, dzieło Pana Boga. On je dało nam właśnie po to, żeby nas podnosić na duch, gdy oglądamy, prawda, tę piękno przyrody. Ale my się modlimy od, od rana, prawda? Mamy, nie wiem jak to jest, w, jaka kolejność, prawda, tych modlitw jest w, jest w autokarze w... W Chicago, ale u nas jest, zaczynamy właśnie godzinkami. Po, po każdym przysta przystanku, gdy ruszamy, prawda, to modlimy się, odmawiamy modlitwy do naszych świętych patronów, żeby ta droga przebiegała bezpiecznie. Odmawiamy różanie, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. I także trochę umieramy sobie czas oglądając jakiś film. Ostatnio bardzo dużym powodzeniem cieszyły się filmy dotyczące naszego wielkiego, świętego, wielkiego rodaka Jana Pawła II. Także w sumie to jest nie tylko, powiedzmy, jakaś trasa, gdzie czuje się zmęczenie, ale po wyjściu z autokaru wielu ma takie, takie poczucie, że nawet w tym autokarze podczas tej podróży czegoś jakoś się ubogacili, czegoś się nauczyli, o czymś się dowiedzieli, prawda, coś dobrego, wspaniałego przeżyli już. Podczas samej drogi do e, Dylestone, do, do amerykańskiej częstochowy. I co jeszcze warto zauważyć, że osoby, które pierwszy raz e, zasięgają opinii i informacji na temat wyjazdu, pytają o wycieczkę. Gdzie ta informacja jest prostowana, że to nie wycieczka, a pielgrzymka, bo jednak tu należy rozróżnić e, właśnie. E, ten taki, można powiedzieć, delikatny mm, niuans między wycieczką a pielgrzymką. Pielgrzymka jednak wymaga pewnej ofiary. I też naznaczona jest właśnie, tak jak ojcze mówisz, modlitwą, bo jedziemy w tym roku, aby dziękować właśnie za kanonizację i za cały pontyfikat naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Yy, no i tu, do, tu dodajmy jeszcze, ojcze Zbigniewie, że yy, wiadomo, że ta pielgrzymka, to te, te 9 godzin w autokarze to może ona nie, nie jest tylko, żeby ktoś może sobie teraz wyobrazić, że o to tylko tam cały czas jesteśmy w napięciu, w skupieniu i, i prawda. Nie, jest to wszystko tak zrównoważone, że jest czas i na modlitwę i na oglądanie filmu, i na nawet, żeby ktoś, prawda, się chwilę zdrzemnął w tym autokarze i tak dalej. Także e, celem tej, tej pielgrzymki, prawda, tego, tej drogi do sanktuarium właśnie jest to, żeby się troszeczkę przygotować duchowo, a z drugiej strony, żeby no też nabrać takich sił, bo te same przeżycia już w amerykańskiej Częstochowie na, na, te, na tych uroczystościach Radia Maria, no one, one również mają swoją jakąś taką dynamikę, głębię i my nie możemy jakby podczas samej drogi ludzi jakby już tak przytłoczyć, zmęczyć i tak dalej, bo trzeba się jakoś duchowo odświeżyć delikatnie, żeby, żeby właśnie później w niedzielę być gotowym, otwartym na te wielkie przeżycia, jakie dla nas są przygotowywane ponieważ zaczęliśmy już mówić o programie, jaki będzie w amerykańskiej Częstochowy, więc myślę, że można by tak pokrótce coś więcej powiedzieć, że w tym roku zaczynamy wyjątkowo wcześniej, niż było to po inne lata, bo już o godzinie 11.00 i w tym momencie bardzo chyba powinniśmy podziękować ojcom Paulinu, ojcu yy, przeorowi, Rafałowi za właśnie wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom i oczekiwaniom chyba pielgrzymów. No, drodzy Państwo, my z ojcem Dwigniewem w lutym zdaje się, czy pod koniec stycznia byliśmy właśnie u ojca przeora Rafała, w, tam w Dylestown. Byliśmy bardzo gościnnie, otwarcie, życzliwie przyjęci i także porozmawialiśmy. Po kilka sugestii przedstawiliśmy co do kształtu tej pielgrzymki Radia Maria. I rzeczywiście Ojciec Przeor no, z ogromnym zrozumieniem tutaj podszedł do tego i mam nadzieję, że no, Państwo jakoś no, także będą dzięki temu mogli tę pielgrzymkę w tym roku przeżyć już. Troszeczkę inaczej. No co przygotowujemy? Dlaczego potrzeba nam tej godziny przed naszą główną uroczystością? Przygotowujemy taki koncert wraz z myślą świętego Jana Pawła II. Koncert, który z jednej strony swoją treścią, swoją muzyką odwoła nas do naszej głębokiej tradycji naszej wiary, naszej pobożności polskiej, a z drugiej strony ta myśl, słowo Jana Pawła II ukierunkuje nas, przynajmniej takie założenie na te najważniejsze sprawy nasze w naszym życiu, w życiu naszym osobistym, w życiu naszych rodzin, w życiu naszego narodu. Dzisiaj tak wiele się dzieje, tak wiele się zmienia, są jakieś sensacje, różne sprawy, jakieś afery i tak dalej. Czasami się może no, w tym zagubić. Myślę, że głos Jana Pawła II, który niejako skoncentruje nas, wskaże nam na to, co jest tak naprawdę w tym życiu istotne, e, pomoże nam w tym gąszczu się zorientować i e, jakoś dystansem spojrzeć na te bieżące przepychanki, a e, bardzo mocno zadbać o swoje życie, o życie swoich rodzin, bo jak mówi sam Jan Paweł II, tylko wtedy Polska, naród będzie silny, kiedy silny będzie człowiek, kiedy silne będą polskie rodziny. Tak, a tutaj, kiedy pytamy pielgrzymów, ludzi, którzy żyją po kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat na obczyźnie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, Wielokrotnie przejawia się taka myśl, taka refleksja, że dzięki temu, że jest tutaj takie miejsce, które jest duchową stolicą Polonii, a to jest właśnie Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dalenstown w Pensylwanii, gdzie posługują ojcowie Paulini, ci ludzie czują się bliżej ojczyzny. Oni tutaj mogą przebywać ze swoimi problemami, ale tutaj też szukać rozwiązania i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. O tak, no, na pewno. I... Nawet y, pamiętam poprzednimi laty, jak y, pobieżnie, gdy sam miałem, po, po raz pierwszy właściwie byłem w sanktuarium i miałem możliwość y, jakiegoś spaceru y, z, razem z grupą pielgrzymów i po cmentarzu wojskowym, i po tym cmentarzu y, polonijnym, później y, dojścia do tej pierwszej kaplicy. Y, wiele tych pomników tej polskiej, polonijnej przeszłości y, jest tak czytelnych, tak wymownych, że faktycznie no, wystarczyło zwrócić tylko uwagę niektórych pielgrzymów na, na pewne szczegóły i już od razu wszyscy wiedzieli, gdzie my jesteśmy, prawda? już tym żyli, już, to, już tym oddychali. Pamiętam dwa lata temu, gdy stanęliśmy pod tym pomnikiem Anioła z Mieczem na, na cmentarzu weteranów polskich. Gdy tak, prawda, refleksję na, na ten temat, wokół nas, w naszej grupie, pojawił się człowiek, którego, którego, o którym wiedziałem, że nie jest z naszej grupy. No ale zapytaliśmy właśnie, czy to jest Polak. Okazało się, że właśnie to jest jeden z tych, którzy walczyli za ojczyznę. I wtedy jego krótkie słowa, jego kilka zdań świadectwa tego, co on czynił w życiu, Jak, jaki szlak bojowy przeszedł. No, było dla wszystkich takim, powiedzmy, no na tym cmentarzu, gdzie już powinna być cisza i spokój, a tu nagle było takie żywe dotknięcie, żywej nie tylko historii, ale tej miłości do ojczyzny, tego patriotyzmu. Tutaj nikt nie musiał nikomu tłumaczyć, czym patriotyzm jest, a czym nie jest, tłumaczyć się w ogóle, co to znaczy, że on kocha ojczyznę. Tu takich rzeczy nie było, jak tutaj, prawda, niekiedy się czyta w polskich jakichś tam gazetach, że wychodzących w Polsce, przepraszam, że, że prawda, co, co to jest, a co to nie jest patriotyzm albo jakie są zagrożenia rzekome, czy nie. Tu tego nie ma, tu nie ma tych problemów. Tu wszyscy dokładnie wiedzą, czym jest Polska, oddychają, tym tu bije to polskie nasze serce. I dlatego rzeczywiście amerykańska Częstochowa Dayelson, Pensylwania, no to jest takie miejsce bardzo, bardzo powiedziałbym, wyjątkowe. Dodajmy tak wyjątkowe dzięki tej. Wielkiej idei, zamiłowaniu i, i, i takiej konsekwencji w realizacji, jaką miał w sobie świętej pamięci że ojciec Michał Zemrzuski, założyciel Dialstomp w Pensylwanii, ojciec Michał Zemrzuski Paulin, prawda? Tak. Wracając jednak do programu, już dzisiaj uszczkniemy rąbka tajemnicy, że będzie z nami zespół, orkiestra z Lombard. To są młodzi ludzie, którzy poświęcają swój czas, może kosztem właśnie hobby, czy rekreacji, aby każdego tygodnia ćwiczyć, zgromadzić się, gromadzić się tam właśnie przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i właśnie w orkiestrze dętej występują, śpiewając, grając pieśni patriotyczne, religijne i w ten sposób, no też jakby przybliżając cząstkę ojczyzny ludziom, którzy żyją tutaj na obczyzie, na emigracji. I to, to jest bardzo, powiedzmy, ta wiadomość jest bardzo taka obiecująca, dająca wiele nadziei, bo rzeczywiście orkiestrę z Lombard przy paru okazjach żeśmy poznali, to są ludzie, którzy no, grają nie tylko, żeby powiedzieć, no, nie chciałbym tu użyć złego słowa, profesjonalnie, może to, to nie, nie zbyt określa to, po prostu grają, na, na dobrym poziomie, na wielkim poziomie e, i to jest nie tylko poziom jakiejś techniki tej, tej muzyki, ale przede wszystkim także i to, że oni tym żyją. Prawda? Ja pamiętam, gdy na, podczas opłatka ostatniego e, była część tej orkiestry i tam było trochę grania, bardzo, bardzo miłego, które chwyciło za serce. No ale później, gdy się od razu, gdy już tam prawda, dobiegało końca spotkanie, trochę się podrzuciło tam jeden, jeden, drugi tytuł już takich typowo ludowych utworów, no to nawet i zaczęły się małe tańce w tej sali bankietowej. Tak to wszyscy przeżywali i tak, i tak oni potrafią poruszyć nasze serca, prawda? Mam nadzieję, że, że także i w amerykańskiej Częstochowie to dobrze nam wyjdzie oczywiście. Tam pewnie w bazylice tańców nie będzie, ale będą te wzruszenia, jakie nam dostarczą, orkiestra z Lombard, grając dla nas te nasze znane pieśni, czy, pieś czy to pieśni maryjne, czy to pieśni eucharystyczne, czy jakieś jeszcze tam prawda, w repertuarze będą mieli. I oczywiście chcemy też, aby był czas świadectw, żeby osoby, które przyjeżdżają do amerykańskiej częstochowy dziękować za świętego Jana Pawła II, może też powiedziały, czym dla nich jest Radio Maryja, co dla nich osobiście czy swoim nauczaniem zrobił święty Jan Paweł II, bo przecież jesteśmy tym pokoleniem, które wzrastało właśnie w cieniu Jana Pawła II korzystaliśmy z jego nauki słowa które wypowiadał pielgrzymki w których uczestniczył my również uczestniczyliśmy w nich dlatego myślę że jest to też doskonała okazja żeby jakoś przygotować sobie jakąś taką zwięzłą wypowiedź by też z innymi się podzielić bo będzie przecież transmitowana pielgrzymka na cały świat ja może ojczyszbyszko tak mi się teraz skojarzyło, że może to nasze takie powiedzenie potoczne którego my używamy że Byłem w czyimś cieniu, w sensie, prawda, jakoś tak bezpiecznie się czułem, tego. Tutaj chyba nabiera troszeczkę, to by trzeba trochę je odwrócić, my wszyscy wzrastali w świetle Jana Pawła II, bo ono zaświecał swoim słowem, swoim, swoimi gestami, swoją modlitwą. I chcemy właśnie, tak jak powiedziałeś, chcemy wydobyć także i tę cząstkę naszych przeżyć, po to, nie tylko po to, żeby jakoś odsunąć czy zadać kłam tym twierdzeniom, które uporczywie wrogowie Polski Jana Pawła II powtarzają, że, że Polacy rzekomo nie słuchali Jana Pawła II, tylko mu klaskali, że go rzekomo nie rozumieli, że nie, nie, my chcemy dać świadectwo. Właśnie, że... Jan Paweł II rzeczywiście był, jest naszym ojcem, duchowym ojcem, który pomagał nam wzrastać, który nam nas oświecał, który nas umacniał, który czasami też, jeżeli było trzeba, mówił słowa Gorzkie dla całego narodu, ale mówił nie po to, żeby jakoś upokarzać nas czy wdeptywać nas w ziemię, ale po to, żeby mobilizować nas do pracy, mobilizować nas do, do powstawania z tych naszych słabości. Dlatego no, zachęcamy tutaj do, do tego, żeby mm, jakoś z takimi myślami, refleksjami wybierać się na pielgrzymkę do amerykańskiej częstochowy yy, i ta, ta godzina, no tak umowna godzina, bo to pewnie cała godzina nie będzie, ale ta, ten czas świadectw, żeby także był dla e, tych kilku świadectw, które zaprezentowane będą, żeby był dla wszystkich właśnie też takim umocnieniem, żeby inni ludzie też zobaczyli, że... Jakby odkryli też to, co gdzieś noszą w sobie, co do czego może mają wątpliwości jakieś, ale usłyszą, że nie, że, że tak inni też przeżywali, prawda? że tym się dzielą i, i to, żebyśmy w sobie pielęgnowali. Bo naprawdę dzisiaj jest, jest jakaś taka grupa ludzi, którzy chcieliby, żeby o Janie Pawle II już było cicho, żeby jego nie było. Już krzywili się na te pomniki jego, które tak wspaniale powstają w wielu miastach. Już widać, że tej fali się nie zatrzyma. To teraz przynajmniej chcą gdzieś tam duchowo nam zamącić, zaszkodzić, oziębić to wszystko. My się temu nie dajmy. Tak. No i tutaj, mówiąc o tym cieniu, miałem na myśli właśnie nauczanie Jana Pawła II, kiedy my nie mogliśmy mówić, bo były tylko jedne i słuszne media. On właśnie mówił za nas. I, I to właśnie za to też dziękujemy. Ojczyacku mszy świętej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz kościoła świdnickiego. Też można powiedzieć wielki przyjaciel rodziny Radia Maryja i za to Bogu jesteśmy wdzięczni, że ksiądz biskup, pomimo rozlicznych zajęć ten czas znalazł, żeby z nami się spotkać. No i oczywiście msza święta w naszych stałych intencjach, a jest za co Bogu dziękować. No jest dodajmy jeszcze ksiądz Ignacy Dec, to jest wielka postać kościoła w Polsce. E, biskup Świdnicki, ale on był przez wiele, wiele lat zaangażowany jako naukowiec we Wrocławiu na wydziale teologicznym, jest profesorem. E, to on właściwie był jakby takim promotorem i, i, i no doprowadził do momentu, kiedy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego nadał tytuł honoris causa, doktor honoris causa kardynałowi Józefowi Ratzingerowi, późniejszemu, wydaje się to było parę miesięcy przed. Przed, czy, czy jakoś, no nie chcę teraz, ponieważ mi się te zacierają te daty, ale to było krótki, w relatywnie krótkim czasie przed konklawem, na którym Józef Ratzinger został wybrany papieżem. Obrał imię Benedykta XVI. Dodajmy, e, Benedykt XVI, wielki przyjaciel, kontynuator, e, oddany e, jakiś sługa też Janowi Pawłowi II. E, biskup Ignacy Dec przyjedzie do nas po raz kolejny. E, cenimy sobie zarówno jego posługę dla Kościoła w Polsce, jak i dla całego Kościoła powszechnego. E, cenimy sobie sposób, w jaki on prowadzi to, e, w jaki on nas e, jakby karmi tym nauczaniem Kościoła. Nawet e, z, już od strony samej formy e, te myśli bardzo głębokie, Podane są w sposób taki, gdy, gdzie można je przyjąć, można je zrozumieć. Także no, bardzo się cieszę też na to spotkanie i mam nadzieję, że również i Państwo, którzy wybieracie się na Jasną Górę w amerykańskiej Częstochowie, że będziecie również bardzo jakby zadowoleni z tego i, i wiele, wiele także i tutaj będzie dla e, serca, ale i dla umysłu również e, takiej, takiej mocnej, dobrej sprawy. Tak oczywiście hmm, rodzina Radia Maria z Toronto się wybiera tak? i zapisy jeszcze trwają z tego co wiem. Zapisy jeszcze trwają, ja powiem tak, że mamy, my mamy, ponieważ były takie różne koncepcje, gdy, się, gdy były pielgrzymki poprzednie, e, próbowa próbowaliśmy przy tej okazji, żeby no, skoro jedziemy tyle czasu, no, to żeby się zatrzymać tu, żeby zwiedzić to, żeby odwiedzić. Ale życie pokazało, że trzeba skoncentrować się na jednym dobrym celu. Amerykańska Częstochowa i podczas jazdy do Amerykańskiej Częstochowy w sobotę 6, w sobotę 5. czerwca wyjedziemy o godzinie 6. rano z parkingu przy Polskim Centrum Kultury i Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Mississauga. Dojedziemy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lewistown, to jest zaraz bliziutko Niagara Falls. Tam będziemy mieli mszę świętą, najprawdopodobniej z grupą z Chicago, która też tam dojedzie. I później jedziemy do amerykańskiej Częstochowy. Na drugi dzień, praktycznie do, do popołudnia, cały czas spędzamy w amerykańskiej Częstochowie na uroczystościach właśnie Radia Maria, o których żeśmy przed chwilą mówili. Wracamy do, do naszego hotelu w Princeton i myślę, że uda nam się, jak, tak jak poprzednio, zorganizować też wieczorek takie spotkanie grupy Pielgrzymów i Chicago i Toronto, abyśmy mogli wspólnie jeszcze podzielić się tymi naszymi przeżyciami. I w poniedziałek. Rano, raniutko wyjeżdżamy z Princeton, jeszcze raz nawiedzamy Dylestone, czyli amerykańskie częstochowe tam, już na dole w kaplicy e, cudownego obrazu, tej kopii kaplicy jasnogórskiej. Mamy swoją mszę dla naszej grupy. E, tam się modlimy i po tej modlitwie wsiadamy w autokar i jedziemy, m, tak już napełnieni tymi przeżyciami, do domu. E, Także mam nadzieję, że, że to, te przeżycia tak jakby no, zaplanowane, skonstruowane są, będą i tak silne, tak mocne, że nie potrzeba będzie dodawać do tego czegoś innego. Tym bardziej, że no, gdyby się chcieć zatrzymywać tu i tam, to trzeba by te nasze, ten nasz szlak pielgrzymi wydłużyć jeszcze o jeden dzień albo o dwa. Ale nie wiem, czy to miałoby jakiś większy sens. My chcemy się skoncentrować... Na tym spotkaniu z Maryją w Amerykańskiej Częstochowie, na tym dziękczynieniu za Jana Pawła II i na tej naszej modlitwie za Radio Maria i Telewizję Trwam. Zapisy, może podam jeszcze. Jeszcze trwają zapisy. Pani Joanna Strzeżek, prezes Familia of Radio Maria Kanada, 905-845-3553. 905-845-3553. Oraz pani Joanna Szydłowska, telefon 905 819 1040. 905 819 1040. Ojcze, bardzo dziękuję za te informacje. Ja, drodzy Państwo, dodam tylko, że w centrali Radia Maria również można się zapisywać, ale już tylko są miejsca na tę. Trasę, gdzie po drodze jest wodospad Niagara, i właśnie to spotkanie, jak ojciec Jacek wspomniał, z grupą z Kanady i msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Fatymskiej, niedaleko wodospadu Niagara. I więcej informacji w centrali Radia Maria pod numerem telefonu 773 385 8472. 773 385 8472 Bardzo gorąco serdecznie zapraszamy może szczególnie właśnie tych, którzy jeszcze nie byli, którzy chcą po drodze jakiegoś też doświadczyć jakieś doświadczyć atrakcji turystycznej, a taką bez wątpienia jest wizyta i zobaczenie wodospadu Niagara. No i oczywiście modlitwa w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dalenstown w Pensylwanii, bo to jest cel naszej pielgrzymki i ten kulminacyjny punkt tego wyjazdu. Ojcze Jacku, każdy z pielgrzymów otrzyma śpiewnik pielgrzymkowy, który właśnie, y, można powiedzieć, jest takim śpiewnikiem rodziny Radia Maria. I myślę, że y, no, będziemy go używać, będziemy śpiewać. Zobaczymy, jak bardzo jest potrzebny i przydatny. No, dodajmy, że śpiewnik wydany przez centralę Radia Maria w Chicago. Także ojciec Bigniewie, dziękuję za to, że tutaj takie rzeczy, takie te możliwości tak jakoś kierunkujesz, żeby takie, i takie rzeczy w nasze ręce trafiały. To nam będzie bardzo pomagać. Bóg zapać. Drodzy Państwo, naszym gościem w programie, jak my to widzimy z daleka, widać lepiej, w studiu telewizji Trwam w Chicago, był ojciec Jacek Cydzik, redaktorysta, który posługuje od prawie trzech lat dla rodziny Radia Maria w Kanadzie. Przebywa w Toronto, mieszka w Toronto. Ja już z Państwem się żegnam. Życzę wszystkiego co najpiękniejsze. I do zobaczenia w amerykańskiej częstochowie. Szczęść Boże!